To rano wstaje, ten się lepiej czuje, co nie? Tak przynajmniej mi wmawiali przez całe życie. Także ja wstałem z rana, ale nie idę do szkoły. Nie idę do szkoły, bo to jest mój pierwszy dzień w pracy. Dzisiaj będziemy pracowali u bardzo, bardzo bogatego gościa i nie będę pracował tam sam. No, mówiłem też Alka, Alek idzie do tej samej roboty, co ja, także nie traćmy czasu. Ogólnie to inwestycję ostatnio zrobiłem i to dosyć sporą. Spójrzcie, co kupiłem. Tutaj idziemy normalnie w garażu, moja nowa fura stoi. Tutaj mamy takie autko, to jest bus, którym będę mógł wozić pracowników normalnie i siebie oczywiście. Ze wszystkimi będziemy na robotę jeździli, będziemy składali się na paliwo, będzie fajnie. Także widzowie, na sam początek zostawcie łapeczkę w górę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Także klikajcie wszyscy, a my tankujemy busa i wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy na robotę. Zobaczycie, co będziemy dzisiaj robić. Ten gościu, do którego teraz będziemy jechali, jest naprawdę kasiasty. Ma dużo pieniędzy i potrzebuje pracowników, żeby ogarnąć ogród, nie ogród. Sami zobaczycie, jaką on ma chatę. Dobra, tyle paliwa wystarczy. W razie co wezmę na zapas. No i co, wyjeżdżamy. Tylko trzeba garażyk otworzyć, dobra? I jedziemy po Alka. Aj, Sebek za kierownicę. A nie, ja zawsze z przyzwyczajenia w autobusach siadałem z tyłu, jak jeździłem do szkoły. No ale teraz prawko zdałem, no to można jeździć, nie? Na robotę. Także jedziemy. Nie możemy prędkości przekroczyć, bo nas policja złapie i mandat nam da. Dobra, jesteśmy pod Alka chatą, także idziemy po niego. Ale zanim jeszcze tam wejdziemy, to nie zapomnijcie, widzowie, też subskrybera nacisnąć, bo on też jest bardzo, bardzo ważny. A u mnie na kanale dobijamy 300 tysięcy, a 300 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka dla was, także kliknij, jeżeli możesz, jeżeli chcesz, oczywiście, nie? A ja dzwonię do Alka. Halo, halo, wstawaj, bo się do roboty spóźnimy. Halo, halo, Alek, jesteś? Ja tu telewizor oglądam. No dawaj, dawaj, do roboty, nie ma czasu. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Do roboty, to jest ta godzina? No, a jak? Jedziemy, jedziemy na robotę. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Słuchaj, więcej pracowników nie ogarnąłem, ale jest nas dwóch, więc sobie poradzimy. Tędy przejedziemy? Czekaj. Całe dwójkę, mamy to robić wszystko. A ten villager za Smilandium mieszka. Normalnie będziemy pracowali. O, spójrzcie, spójrzcie, on niedaleko tutaj mieszkał. To jest jego właśnie chata. Tylko jak wam ją pokazać? O, widzicie? Tam na samej górze ta złoto-diamentowo-szmaragdowa chata. To właśnie jest tego bogatego villagera, do którego jedziemy zarobić pieniądze. Ten villager, nie wiem, czy o tym jeszcze wie, czy nie, ale to się dowiemy zaraz. Jak to nie wiedzieć, co, nie gadałeś z nim? No, tak średnio, wiesz, powiedziałem mu, że będę miał potrzebował robotę. Boty. On mi powiedział, żebym przyszedł, to może coś ogarniemy. No i wziąłem ciebie, nie? O, czekaj, czekaj, on tu stoi. Patrz, pa, 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 to jest ten gość, to jest ten gość. Chodź, wysiadamy. Idziemy się przywitać. Ale grzecznie, nie? Grzecznie. Zobacz, jaką ma furę czerwoną. Dzień dobry, panie villagerze. My do roboty. Dobry. My do roboty, tak jak byli umówieni, nie? On jest do kopania rowów, do wszystkiego. Roboty. A ja tam mogę, nie wiem, kasę liczyć, nie? Tak jak się ugadywaliśmy. To ja biorę tą łatwą robotę, ty, no trudno. Jaka łatwa robota? Co ty myślisz, że łatwo się pieniądze liczy? Chłopie, no, weź się ogarnij. A co ty myślisz? Dobra, łopatę na początek dostaniesz, nie narzekaj. Pierwsza robota, słuchaj. A ty kilof. No, ja kilof, a ty łopatę. Dobra, nieważne. No. Ty, czekaj, znalazł tam chyba robotę. Nie mam dla was prac... Co? Ej, panie villagerze, jak to jak nie ma pan się pracy? Ej, co, to dlaczego mnie bijesz? Czemu? No, daj, no bo się nie dogadałeś. Dogadałem się, ty czekaj, bo tu jest jakaś no tabliczka. Daj mi super samochód do... Co? Ile pieniędzy? Ile pieniędzy? 100 tysięcy dolarów, czy ja dobrze widzę? Ale może by kasy zarobić ty. Super samochód. Panie villagerze, ja mam super samochód. Ostatnio kupiłem nową furę. Ja mogę się wymienić za 100 tysięcy dolarów. Zobacz pan, jakie cacko tutaj. Busik elegancki. No, villager, fajny taki autobus. Wiesz, ile możesz przewieźć takim busem? Villager chyba da się nabrać i zarobimy tysiące. Znaczy nie, ile? 100 tysięcy dolarów za tego szrota. To jest milion, stary. Milion? No. Czekaj, nie. 600. A 600... Czekaj, czekaj, czekaj. 10, ja muszę to policzyć. 1000, 10, 100. To jest milion, tak, to jest milion dolarów. O chłopie, ja myślę, że tu jest 100 tysięcy. Dobra, to panie, wymieniamy się za milion dolarów za tego, za to fajne auto. Czekaj, on coś napisał. Za tego busika wspaniałego. Nie chcę takiego grata. On nazwał mój samochód gratem, Alek. Co, nie przejmuj się. Fajny masz busik. Właśnie, właśnie, to jest do roboty to akurat. Jest super. Panie villager, a on chce taki jak na zdjęciu. To jest jakieś, czekaj, co to jest? Ferrari. Ja, skąd ja bym był taką furę weźmiemy? Przecież nas nie stać. No właśnie, no nie wiem, ty, już nas, a nie Ale wiem, powiedział, że nie ma dla nas roboty, to co my teraz zrobimy, Alek? Musimy znaleźć jakieś takie auto i mu dać.
I mu dać, sprzedać mu. Dobra, tak, panie Villagerze, daj nam pan, nie wiem, chwilę, daj nam pan chwilę, my zaraz ogarniemy super auto. Tylko do garażu skoczymy, nie? Alek, ty masz tam, no i odjeżdżamy, tak, odjeżdżamy. Tak, ja nie mam, możemy mu ja powiedzieć, mam. Alek, musimy ukraść furę komuś. No komu? Słuchaj, pojedziemy do Villagerów. Villagerzy się znają na robocie, oni będą wiedzieli, kto ma taką bogatą furę. No i co, zakradniemy się i normalnie ukradniemy tą furę. Jedziemy tu do wioski Villagerów, musimy znaleźć jakiegoś Villagera, tylko gdzie tutaj znaleźć? Dobra, idziemy poszukać. Chodź, Alek, idziemy szukać Villagera. Halo! Halo, ja tu ktoś z super furą, szukamy super fury, halo, halo! Panie, szukamy panie! Szukamy bogatych ludzi, halo! Halo, halo! Jest tu ktoś? Ej, tu jest pusta, opuszczona wioska, czy o co chodzi? Czemu nie, tu nikogo nie ma? Po domkach patrzę, ale nikogo nie widzę. To wyjechali z tej wioski? Z tej biedy oni wyjechali, oni nie mają też gdzie robić i pewnie wyjechali, chłopaki. Halo, sadnicy, gdzie jesteście? Taka, idę do kuźni, w kuźni. W kuźni nic nie ma, ale tu są ty. Są tutaj jakieś worki, jakieś jabłko. Może my to weźmiemy, co? Kilof mam, będziesz miał do roboty. Dobra, tutaj weź. Dobra, tu masz jeszcze jakieś rzeczy, spodnie to sobie możesz wziąć, to robocze akurat. Ale musimy znaleźć jakiegoś Villagera, który posiada taki samochód. Ale ja muszę mieć nikogo. Tą kasę. Ja sobie inaczej ja tego też. Nie wyobrażam. Wiesz? I co teraz robimy? Jaki masz pomysł? O, jest ogólnie? Jakiś Villager. Dobry, dobry, panie. Osadnik. Panie Villager, potrzebujemy bogatego samochodu. Weź nam pan pożycz, my panu damy wodę i siano i wszystko, co pan tylko tak, chce. Nasiona, wszystko dałem panu. Da radę, panie, masz pan? Masz samochód? Ej, paru, chyba, że tak. Chłop samochód ma, ty, osadnik. Ty, ja coś nie wierzę mu, on coś kłamie chyba. A napisał, że wiem, gdzie są. Gdzie są, panie Villager? Gdzie on polas? Tam, w tą stronę. Patrz. Czekaj. Ej, Villager, czekaj, my samochód mamy. Czekaj. Idziemy. Ej, bo samochód mój zniknie, a ja swoje ostatnie pieniądze wydałem na niego. Dawaj, wsiadamy do samochodu. Zabierze i co będzie? No, a myślisz, żeby temu Villagerowi dać kierować? To Villager, weź kieruj, no, bo ja nie wiem, gdzie on ma chce jechać. Dobra, ale pilnuj go. Pomysł. Ej, Villager, nie rozbij mi samochodu, on jest nowy. Villager, co to odwalasz? Ej, jak bo on jeździ? Rozbijesz mi samochód, będziesz płacił. On też kupę siana kosztował. Ja za niego dałem widzowi aż $50. To jest naprawdę sporo, nie? A nie, Villager mi teraz rozbije auto. Nie może ja tak być. Ja tyle nawet nie mam. Co? Ja tyle pieniędzy, to ja nawet nie mam. No, to były moje całe oszczędności. Ja już przepożyczałem w banku i w ogóle. I teraz mamy $1 000 000. Gdyby on mi za ten auto dał $1 000 000, ja bym był najbogatszym człowiekiem w Minecraft. Daleko my jedziemy w ogóle? Gdzie my jedziemy? To, o, ej, a co tutaj byli? Jest? Nie wiem, jakieś... Panie Villager, dokąd my jedziemy? My z wioski wyjeżdżamy, ja tyle paliwa nie mam. Trzeba oszczędzać, oszczędności. Panie, gdzie ty nas wiesz? Ty, czekaj. Gdzie on nas przywiózł? Co tu jest za napis? Ej, super auta? Czy ja dobrze widzę? No, ja to samo widzę, ty. A co za bydlaki tu stoją? Jakieś golemy wielkie. To jakieś ochroniarze to są. Panie Villager, o co chodzi? 10 za pokazanie. Co? Ja nie mam żadnych pieniędzy, nie ma opcji. Panie Villager, odwal się pan, czekaj, nie ma. Ja to załatwię, czekaj, pan nie tu. Ma, ty. Odejdź, idź stąd. Ej, co ty robisz, Alek? I co odwalasz? Ty, koleś. Uważaj, bo cię te ci ochroniarze zaatakują. Rozwaliłeś go. Żeby no mu nie dał tych $10, coś ty narobił. Czekaj, muszę sobie zjeść złote jabłko. Nie, emeraldowe jabłko, ale nie mogę go zjeść. A dobra, nieważne. Okej, ty, mamy jakieś garaże tutaj i są jakieś tabliczki. A, dobra, rozumiem. Tu można kupić samochody, tak? $100. O, $100 auto. Tu jest za 50 tysięcy dolarów. To ile? $100 000? A tu? $10. Ale jak masz $10? Nie. A tutaj 10 tysięcy dolarów. A to jest najtańsze auto. Ty, mogę otworzyć garaż, zobaczyć, co w nim jest? No, dawaj, klikaj. I tak nie pilnuję. Ale Merol za $10. A co będzie? Auto, a co tutaj jest? Tu jest za 100 tysięcy. Zobaczmy, co tutaj jest. Jo! Jakie fajne, Lamborghini, chłopie! Ej, ten Villager na pewno byłby zadowolony z tego auta. No, on by dał $1 000 000. Ty, musimy od kogoś pożyczyć $100 000, żeby kupić to auto i jechać je sprzedać za $1 000 000. To będzie interes życia. Ale od kogo ty chcesz 100 tysięcy wziąć chyba? No właśnie, to wszyscy biedacy. No właśnie. Ja też pożyczać bym nie chciał. Ty, no, ja też nie. A może, wiesz co? Skoro ten Villager jest bogaty, nie? Co chce kupić te auta za $1 000 000, to może byśmy go okradli, co? A tak po cichutku. Ej, dobra, dobry pomysł. Bo tych aut nie ukradniemy, bo tutaj
Są za duzi ochroniarze, ja się Tak, to trochę są cykam. golemy, to nie ma co, nie ma Dobra, co. Alek, chodź, chodź, ja już mam pomysła. Jedziemy do bogatego villagera go okraść. Wychodź mi, ja Dobra, kieruję dawaj. furką. Jedziemy, dobra, temu villagerowi już więcej kierować nie dam, chociaż ty go załatwiłeś, a dobra. No, Nie już nie rozbił mi fakt pojeździ faktem raczej. auta, ale wiecie, tak niebezpiecznie jeździł, nie? Strach było z nim jeździć. Dobra, Alek, my się musimy No, tu jeździł zmieścić, jak przejechać, kierowca, dobra? normalnie rajdowy. No i teraz ty, jedziemy do bogatego villagera, musimy go okraść z kasy, kupić normalnie auto jakieś i jeszcze mu sprzedać za jego własne pieniądze. Chłopie, to będzie interes życia. My nie zarobimy milion dolarów, tylko my zarobimy, nie wiem, 2 miliony dolarów. To będzie genialny pomysł. Tylko Ja ci wykonać go musimy. powiem, że jak czasami coś wymyślisz, to jest takie mądre, że wow, Fajne, nie? aż pod wrażeniem, No, no. dobra, ty jedziemy do takiego bogatego villagera. Ten ma chatę. Yeah, przecież ta chata ile jest warta? Co Do nie? milionów. Yeah, cię kręcę. On tam na pewno ma siana dużo, nie? Ale No musimy on od tam tyłu pewnie jakoś ma wejść. miliony. Żeby nas nie widział. Ty, zaparkujemy tutaj z tyłu domu. Tu normalnie postawimy autko i Okej, spróbujemy do niego wejść. Dawaj, wow. Ale chodź, 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 chodź za On mną. się pobił. Co? No, a wiesz, walnął w ścianę i do obrażenia dostałem. A, dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj na górę. Tu musimy rozwalić. Dobra, wejdziemy oknem. Rozbijemy szybę. Czy on jest w Oknem? środku? No, musimy zobaczyć, gdzie on ma kasę. Czekaj, go nie ma chyba tutaj. Wchodzimy, Tu go wchodzimy, nie ma. wchodzimy. Da, da, To jest dawaj, dawaj, drugie jego do piętro. Tylko środka. patrz, on też może mieć ochroniarzy, nie? No, Szybciutko, taki idziemy. bogaty człowiek na pewno ma Tu ochroniarzy nic nie jakiś. ma. Tutaj jest jakaś garderoba. I idziemy, Alek, tu zobaczyć? No, daj, po szafkach One są szukaj. puste, puste te szafki są. Dobra, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Tu nie ma, tu nie Aha. ma. Szukaj w innych pomieszczeniach może. Okej, to idę teraz sobie w lewo. Tu w Tu mam lewo, to ja idę w aplikację prawo. jakąś, saunę mam. On tutaj ma widok na całą Smilandię. Chłopie, jak to wygląda? Te wszystkie pola to są jego. Zapomniałem wam widzowie powiedzieć, że on jest rolnikiem ogólnie, dlatego jest taki bogaty. Ej, jeszcze jedno piętro jest. Może on na najwyższym piętrze To to ma, dawaj na co? górę idziemy, dawaj Ale szybciutko. gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu są schody? Tu są schody, tu są. A dobra, dobra, idę, 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 idę. Okej. Szybko, ciach, ciach, ciach. I gdzie on ma Ole, ma kasę? Gdzie on ma. basen, ty, jo! Co? Szklany basen chłop ma. Gdzie, pokaż. No tutaj Jo! jest, jest. O chłopie, na. Nie wierzę. Nie wierzę, on się tu kąpie i patrzy na swoje pola. Ten ma naprawdę kasy. Dobra, Alek, dawaj, No, dawaj, dawaj, teraz siano. My fajnie. szukamy siana. Szukamy siana. Szybko, 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 szybko. Tu jest jego sypialnia. W sypialni może mieć kasę. Czekaj, tu zobaczę. Tu Siano, nie ma. siano, kasa, Tutaj kasa, gdzie też nie ma. Tutaj jesteś? też. Tu jest pół. Ej, ej, Alek, Alek, Alek! O! Znalazłem! Znalazłem! Kasa, kasa, Dawaj, kasa, dawaj, daj dawaj. mi Bierz, bierz, wszystko. bierz, 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 szybko. Szybko, szybko. I uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Szybko, Dawaj, Alek! biegi, 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 daj, Kidłem tędy, wyjdziemy, tędy, tędy. dawaj tu rozbijemy szybę, już nie będziemy schodzić piętro niżej. I Okej. wyskakuj, wyskakuj, Okay. Szybko, dobra. dołta. I jest, jest, jedziemy, jedziemy, jedziemy Szybko, teraz po dawaj, fury. wsiada, jedziemy, jedziemy, dawaj, Juhu, szybko. Alek, udało się, piąteczka. Kupujemy auto i jedziemy mu Piąteczka. sprzedać. On tam pewnie Dobra. stoi, wiesz, na początku swojego domu, nie? Bo dalej No. szuka, żeby mu ktoś przywiózł jakieś bogate auto. Mu się nawet Pewnie nie chce do ta. sklepu jechać. On jest taki bogaty, że mu się do sklepu nie chce jechać. I on woli wydać więcej, żeby mu ktoś to przyprowadził. Także my będziemy pierwsi. Haha, jeszcze go ukradliśmy. No tak trochę Ale nieładnie, jest ale. leniwy. Ty, później będziemy mu mogli oddać to w sumie, nie? Jak będziemy mieli tyle No, siana. w W sumie już mamy, ale dobra. sumie. Ja chcę jeszcze więcej, bo to nie jest milion dolarów. To jest No jakieś. słuchaj, Tysiąc dwa? dostaniemy milion, nie? A No. teraz damy mu za 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy Ale my mu nie mamy 100 damy. tysięcy, więc nie A kupimy ile tego to zielonego jest? auta. Kupimy jakieś biedniejsze. Dwa biedniejsze, o! I dwie fury mu sprzedamy. To będą dwie O, bańki dla nas. i mówię się zgodzi wtedy. No, dobra. Halo, dzień dobry, panie villager! Czekaj, tu kto Co? sprzedaje? Ci Jaki? ochroniarze, czy co? No chyba tak, to oni pilnują, trzeba im pieniądze dać. Dobra, panie, to my byśmy chcieli. Czekaj, idziemy najpierw wybrać auta. Czekaj, czekaj. Dobra. Wybieramy. Za 5000 dolarów? Nie, tyle to chyba nie mamy. 100 Ten za dolarów. 100 i za 10 by wybrał. No dobra, no tyle chyba nas tylko na to stać, bo nic innego nie kupimy. Dobra, No. panie, panie, my byśmy chcieli za 100 dolarów i za 1000. Proszę, już wyrzucamy. Tutaj proszę, kasiora, kasiora, kasiora. 1000 dolarów i To 100, ja temu dobra. drugiemu dam, czekaj, daję drugiemu, o, Okej, pyk. wyrzuć im wszystko, wyrzuć im całą kasę. Ja już więcej nie mam. Ty, tu nawet będzie więcej niż te 1000 dolarów. No Ale to dobra, niech kiedyś mają. będziemy mieli, wiesz, w Tak, rabacie możemy to też rozdawać. coś. Dobra, dzięki panie, dzięki, dzięki, dzięki. Ale kto ja biorę tego za droższego, a ty weź tego niebieskiego, dobra? Dobra, to ja biorę tego Nie, ja tańszego za 100. czerwonego biorę, ja czerwonego biorę. A, Co to to ja jest? Stary biorę Mercedes. niebieskiego, dobra. No dobra, dobra, to ja biorę starego Mercedesa, ty bierz niebieskiego Mercedesa i jedziemy do tego Jeszcze nie bogatego rozbij. villagera.
damy mu dwie fury za dwie bańki. Chłopie, to będzie interes życia, nie? Normalnie, jak on się zgodzi na to, to my będziemy wygrywami. Ej, dlaczego nie jadę? Nie mogę jechać! Dawaj, do przodu, do przodu! Paliwa mi zabrakło. Alek, daj mi paliwo! Ja mam ci paliwo dać. Normalnie, daj mi paliwo! O, masakra, czekaj, czekaj. O, dobra, jedzie, dzięki. Alek mi zatankował paliwka. Trzeba było wcisnąć przycisk dobry. A, dobra, ale jadę. No, dawaj za mną, tylko nie rozbij tego auta. One są naprawdę szybkie, naprawdę nimi zasuwamy jak trzeba. Dobra, jedziemy tutaj tędy, tu będzie trzeba przez jezioro przejechać, dobra, nie? Ale jedzie, ty, jak miałem o nie, prawie go utopiłem, ale udało mi się. Dawaj, bo ja już pod domem tego bogatego villagera jestem. Jadę! Dawaj teraz do góry, wjechać tu trzeba tymi super autami. Jo, kto zasuwa? Daję radę. O, jest bogaty villager. Halo, dzień dobry. Patrzcie jak z obrazka. Normalnie. Panie villager, czekaj, ja zatrzymam. Mam fury, mamy fury, dwie nawet. Ej, Alek, wyparkuj ode mnie. Okej. Panie villager, dwie fury, my byśmy chcieli dwie bańki za nie. Tak, da radę? Ale super, pa. Kiwa, że tak, nie ma problemu. Ej, będziecie mieć kasę. Patrz, dwie, tylko komplet. Osobno nie sprzedajemy, dwie bańki poproszę. Dwie na raz. Dwie bańki kasy i dziękuję, do widzenia. Czekaj, czy on nam da tę kasę? Ja sobie pozamieniam tutaj, normalnie. Ja sobie tu pozamieniam w ekwipunku. O, i teraz proszę pieniądze. Pieniądze, panie villager, pieniądze. O, daję. Rzuca, Alek, piąteczka. Nie bij mnie, bo mało życia odejdź. To moja kasa. Mało życia, no nie bij, no. Moja kasa. Ja też sen, myśmy po prostu poczęli. Siano, villager nam daje siano. Ej, jesteśmy bogaci, zrobiliśmy z Alkiem interes życia, widzowie. Mamy teraz tyle pieniędzy, że możemy się z wami podzielić. Dawaj, villager, to nie jest milion. My będziemy musieli tu trzy razy latać, więcej, żeby dawaj zanosić tą kasę, bo w ekwipunku nam się nie zmieści, także widzowie, patrzcie jak się robi interes życia. Zostaliśmy najbogatsi w Minecrafcie, także my oczywiście jesteśmy skłonni się z wami podzielić. Oczywiście, jeżeli zostawicie łapeczkę, subika do tego i wejdziecie na naszego Instagramka, na mojego Instagramka i na mój drugi kanał, także zapraszam was bardzo serdecznie i wtedy się podzielimy sianem z Minecrafta. Także trzymajcie się, do jutra widzowie, pamiętajcie, że odcinki są codziennie i odmeldowuję. Na razie, cześć!